Powiedz mi o swoich początkach, bo ja z tego co pamiętam, to zaczynałeś tutaj razem z grupą znajomych, kolegów, przyjaciół. Tworzyliście grupę takich zaangażowanych młodych ludzi. Grupa, która troszkę zszokowała niektórych tutaj w Kolbuszowie, bo to była grupa silnie nacechowana ideologią, ideą prawicową, narodową. Powiedz mi o tych swoich początkach w Kolbuszowej. Nie bójmy się użyć słowa ideologią, bo ideologią miłości do państwa, przede wszystkim do narodu, tak? Nie do państwa, do narodu, to przede wszystkim. Czyli patriotyzm, idea narodowa jest nierozłączna z patriotyzmem, z miłością do ojczyzny, do tego wszystkiego, co polskie, do narodu polskiego, tak? I to na fenomenie Marszu Niepodległości zostało w nas jakoś zaszczepione. Wtedy na tym patriotycznym boomie działaliśmy tutaj z grupą kolegów Kolbuszowej. Wiele osób nadal ma z nami jakieś kontakty, ale jednak jesteśmy mniej aktywni na tym polu, a bardziej staramy się realizować jakieś takie nasze większe projekty. No bo chcemy świadczyć naszą pracą na rzecz ojczyzny, chcemy dla niej tutaj coraz lepiej, więc angażujemy się w różnego rodzaju, czy to projekty polityczne, czy w działalność społeczną innego typu. Cały czas jesteśmy aktywni. Część z naszych kolegów chociażby spełnia się w wojsku, bo również tam też wielu kolegów trafiło do służb mundurowych, nie tylko do wojska, więc każdy tam na swoim odcinku stara się jak może robić to chyba, co umie najlepiej. A że ja zajmuję się polityką, to i działalnością społeczną również, to No też. właśnie, ja to pamiętam te początki wasze i z tego, co sobie przypominam, to takim liderem, frontmanem był właśnie Piotrek Kaczkowski. Tak. Ty taki raczej byłeś wycofany, taki bardziej może mniej medialny, mniej frontmanem byłeś Tak, kolega Piotr tej Kaczkowski działalności. dużo wcześniej przede mną zaczynał działać społecznie, bo pewnie jeszcze z 10 lat wcześniej, tak? Więc z tej racji, gdy tworzył się Ruch Narodowy jako jeszcze taka społeczna tkanka na bazie Marszu Niepodległości, no to Piotrek tutaj był liderem. A no później jego losy tak się potoczyły, że wstąpił do Wojska Polskiego i tam się realizuje i bardzo dobrze, bo takich gorliwych i oddanych szczerych patriotów nam tutaj jak najwięcej potrzeba w każdej formacji i tych formacjach militarnych, ale również w innych. Więc dobrze, no, po wyjeździe Piotka ja tam coraz bardziej zaangażowałem się w te tematy, które tutaj zostały. I tak do tej pory tutaj na tym polu staram coś się lepiej lub gorzej robić, a jak to wychodzi, to już Państwo muszą ocenić. Zarzucano wam na początku, z tego co pamiętam, w internecie, nie tylko pewnie, że nie angażujecie się w kwestie lokalne, że bardziej tak ogólnie, nie wiem, ideowo, ogólnopaństwowo i tak dalej działacie. I nagle w pewnym momencie, Piotrek właśnie wyjechał, ty zostałeś i nagle w pewnym momencie zacząłeś się angażować właśnie w sprawy lokalne. Bo długo się przed tym wzdrygiwałeś, z tego co pamiętam. Tak, to chyba zaczęło się od tego momentu, gdzie pan starosta Kardyś próbował Dokładnie tak. przejść na emeryturę i jednocześnie zostać dalej starostą i pobierać z tego tytułu podwójne, można tak powiedzieć, uposażenie. Wydawało mi się, że jest to troszkę nie fair wobec wyborców, zważywszy, że wtedy chciano w ten sposób wprowadzić na kilka dni zastępczego starostę, któremu byłaby należna odprawa, nowemu zarządowi również odprawa uposażenia, więc masa pieniędzy. Zgłaszałem to wtedy do prokuratury i podejmowałem jakieś tam czynności. No ale jako młody i niedoświadczony prawnie człowiek, moje pisma odbiły się od ściany rzeczywistości, jaką jest system sądownictwa i prokuratury w Polsce już pod rządami tak zwanej wtedy dobrej zmiany, tak? Bo nikt tutaj nic nie zrobił, zarówno panu staroście, jak i później panu policjantowi, który już dzisiaj wiem, że jest na emeryturze, ale wtedy no, został na nas nasłany na tej konferencji prasowej, tak? Ja wyczułem na tej konferencji od tego pana alkohol. Pamiętacie wszyscy chyba, że uciekał przez pół Kolbuszowej, temat zamieciony pod dywan. Z perspektywy czasu, no to zdania nie zmieniłem, tam wszystko zrobiłbym tak, jak wtedy uczyniłem, bo wiem, że uczyniłem słusznie, wiem, co czułem, a tutaj żaden wyrok sądowy mi tu nie będzie mówił, czy ten człowiek był faktycznie wtedy w pracy, czy nie był, czy w jakim stopniu znajdował się, czy był trzeźwy, czy nie był, tak? Tomek, ale powiedz mi, co się stało, że bo
że nagle właśnie się zaangażowałeś, bo ja nie wierzę, że wcześniej nie było jakichś tam nieprawidłowości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wy się nie angażowaliście w sprawy lokalne. Co się stało, że nagle w pewnym momencie postanowiłeś pójść do starostwa i zareagować? To był chyba 2018 albo 2019 rok, dzisiaj nie pamiętam dokładnie, ale... Czy to była jakaś kropla czary goryczy, czy po prostu... Myślę, że tak. Po prostu została przekroczona pewna granica, której nie należało przekraczać. I wiedziałem, że jeżeli ktoś nie wyjdzie tutaj, nie zaangażuje się w tym temacie, to nikt tego nie zrobi. I pamiętam ten dzień, gdzie siedziałem sobie, czytając informacje chyba na twoim portalu o tym przejściu na emeryturę. I tak sobie myślałem, kurczę, jak pójdę, to będzie z tego wielka chryja i czy mi się chce w to faktycznie bawić. No ale stwierdziłem, że zbilansowałem sobie wszystkie jakieś ewentualne tak lub nie i uznałem, że jednak warto. Warto troszkę otworzyć ludziom oczy, bo jeżeli nie będziemy naprawiać tej Polski tutaj na dole, to ona nie będzie naprawiona tam u górze, a to jest system naczyń połączonych i chociażby tutaj ostatnia sytuacja z panem burmistrzem, który na sesji Rady Miasta występował jako rzecznik interesu PiS-u, jako rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości, a nie jako gospodarz lokalny, samorządowiec, który powinien występować w obronie interesów nas wszystkich, no bo pan burmistrz mówił tam o kwestii wysokiej ceny, tak, jak rząd tutaj planuje, jaką politykę rząd planuje robić, ale na jakiej podstawie, panie burmistrzu, tutaj kieruję już do pana konkretnie pytanie, na jakiej podstawie pan te rzeczy nam wszystkie opowiadał, bo ja nie widziałem żadnego rozporządzenia, nie widziałem żadnej ustawy, opiera się pan tylko i wyłącznie na przekazie z konferencji prasowej pana premiera. Nie ma tutaj żadnego obowiązującego rozporządzenia, którym powinien pan się kierować, więc w tym momencie, panie burmistrzu, jest pan dla mnie po prostu zwykłym żołnierzem Prawa i Sprawiedliwości, który działa na niekorzyść nas wszystkich, na niekorzyść obywateli, bo wysokie ceny prądu, jakie są, wszyscy dobrze widzimy, konsekwencjami obarczacie państwo w tym momencie różne grupy społeczne, próbujecie ukryć faktyczną cenę i odbije się to kolejną inflacją, kolejnymi problemami dla gospodarki, tak tej lokalnej, jak i tej gospodarki krajowej. To my, koledzy, zostając przy sprawach starostwa, bo to... No tak, bo lokalnie 24, więc rozmawiamy o lokalnych sprawach. No ale mówiłeś o lokalnie też, mówiłeś o burmistrzu, nie? Tak. Natomiast chcę to chronologicznie poprowadzić, bo zaczęliśmy od tej sprawy odprawy dla starosty. No ostatecznie zostało tak, jak zostało. Później była sprawa szpitala, którą też się tam dość mocno angażowałeś, zbierałeś podpisy. I też ostatecznie... Znaczy podpisy chyba zbierała pani Dorota, tak. Natomiast ty też to się mocno angażowałeś i z tego, co pamiętam, dość aktywny byłeś. I niestety nic z tego też nie wyszło. No tak, kwestia zamknięcia kolejnych oddziałów w szpitalu powiatowym no nie napawa optymizmem i tutaj nie ma żadnej przemyślanej strategii, jak przyciągnąć lekarzy do Kolbuszowej, nie ma żadnej przemyślanej strategii, jak poprawić stan kolbuszowskiego szpitala. Ludzie mają obawy, czy te kolejne remonty to nie jest jakieś przygotowanie pod prywatyzację. Takie głosy się pojawiają, to nie są to żadne teorie spiskowe, tylko obywatele się martwią, boją i mają prawo o to pytać, więc... Staraliśmy się, jak mogliśmy w tamtym czasie zadziałać. Niestety nasze pisma odbijały się od ściany. Ja nie zostałem wpuszczony na Radę Społeczną Szpitala. W Radzie Społecznej jest przecież pan burmistrz, jest pan starosta, jest pan poseł, więc masa tutaj osób z ramienia partii rządzącej. Nikt z lokalnej tej elity samorządowej nie komunikuje do władz partyjnych Prawa i Sprawiedliwości, jak należy reformować całą strukturę zarządczą i rozliczeniową, jak naprawić Narodowy Fundusz Zdrowia, jakie kroki poczynić. Ja tutaj nie widzę tej synergii. No, pełną władzę ma Prawo i Sprawiedliwość na Podkarpaciu, na każdym szczeblu samorządowym, jak i tym partyjnym, bo jest najliczniejszym ugrupowaniem z największą liczbą posłów. A nie widzę tutaj za tym żadnej przemyślanej strategii naprawy państwa. No, wiele osób, które się zgłasza tutaj do mnie do jakiejś pomocy, często miało przygodę w Prawie i Sprawiedliwości. Część z tych osób zostaje działaczami Ruchu Narodowego i Konfederacji, ale nie wszyscy chcą wejść, bo obawiają się tutaj jakiejś zemsty, ale świadczą swoim doświadczeniem. To są często wybitni specjaliści, którzy działali na zapleczu nawet ministerialnym tych rządów. Widzą tą niekompetencję, próbują coś z tym robić, ale...
każdy jest troszkę niewolnikiem, każdy z nich jest troszkę niewolnikiem jakiejś pracy swojej zawodowej i boją się, więc po prostu staramy się jak możemy. W kwestii chociażby Koluszowskiego Szpitala, no, trzeba stworzyć długofalowy program naprawy i chociażby objąć, stworzyć konkretną klasę o profilu medycznym w Kolbuszowie, gdzie będziemy na wysokiej... W liceum? Czy... Tak, w liceum, jak najbardziej w liceum. Powinniśmy mieć taką klasę o profilu biolchem, która by kształciła, wysoko postawiła przede wszystkim poprzeczkę, tak żeby przyciągać tutaj dzieciaki z innych sąsiednich powiatów, a osoby o najwybitniejsze, najlepiej uzdolnione powinny dostawać specjalne stypendia tutaj, czy to ze starostwa, czy też gminy powinny się do tego dokładać, pomagać tym osobom na studiach, aby miały tą możliwość nie pracowania gdzieś tam po godzinach, po zajęciach, tylko przyłożenia się do nauki i w tej formie mam nadzieję, że można byłoby później takie osoby tutaj ściągnąć, tak, czy zobowiązać do, zachęcić do tego powrotu, gwarantując im pracę w takim szpitalu na godziwych warunkach. Jednocześnie też powinna iść za tym jakaś forma zachęty chociażby wynajmu mieszkania, czy możliwości zakupu mieszkania na preferencyjnych warunkach. I Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa powinna mieć tutaj w swojej ofercie takie budownictwo mieszkaniowe. A wiemy dobrze, że niedawno została sprzedana ta działka za 3 miliony złotych tam w okolicy basenu kolbuszowskiego. Na tej działce naprawdę można było tanim kosztem wybudować... bloki oddajemy, wyprzedajemy się z majątku naszego, ponieważ rosną koszty spłaty kredytów zaciągniętych przez obecną władzę i pan burmistrz powinien, w mojej ocenie, celem pana burmistrza na najbliższe 2 lata do zakończenia tej jego kadencji i czas potem, pan burmistrz powinien sobie tutaj zadać pytanie, w jakim stanie chce zostawić swojemu następcy gminę, tak? Czy chce przekazać swojemu następcy, nie wiem, czy to będzie teraz, czy to będzie za 6 lat, bo być może pan burmistrz będzie chciał kolejną kadencję kandydować, ale w jakim stanie pan burmistrz chce zostawić gminę? Czy chce zostawić z nadwyrężonym budżetem, z rosnącym zadłużeniem? Czy chce oddać tak ze spokojnym sumieniem tą instytucję, aby jego następca nie musiał się martwić błędami popełnionymi przez poprzedników, tylko mógł spokojnie realizować plan. Bo chyba wszyscy dobrze o tym wiemy i widzimy na przykładzie, że taka polityka nad wyraz, inaczej życie ponad stan, nie jest zarówno w tym naszym prywatnym życiu dobre, jak i w życiu samorządowym, bo te pieniądze nie biorą się znikąd, tylko później my ponosimy te konsekwencje tych złych decyzji. Tomek, zaangażowałeś się również w wojnę, w konflikt, w spór z policją kolbuszowską. I to chyba na wielu kwestiach, bo tam była śmierć tego mężczyzny młodego na komendzie policji. Tam, pamiętam, organizowałeś konferencję prasową. Też inne kwestie, o których już wspomniałeś. Jak to wygląda na obecną chwilę? Czy udało ci coś w tych kwestiach załatwić? Możliwość załatwienia pewnych spraw przez działacza społecznego jest ograniczona. Nawet jeżeli się ma tutaj pomoc opozycyjnego posła, to jednak mimo wszystko nie można pewnych rzeczy robić. Te działania, które podejmowałem, zawsze miały jeden cel. Tym celem było to, żebyśmy po prostu żyli tutaj w zgodzie z obowiązującymi normami. Ja nie znam sytuacji faktycznej, jaka miała miejsce z tym zmarłym mężczyzną. Może ten policjant faktycznie nic tam nie przekroczył swoich uprawnień, może ten człowiek był nadpobudliwy, ja tego nie wiem, tak? Ale to wszystko należało zrobić transparentnie, pokazać obywatelom, jaka była prawda, a nie widziałem tej woli ze strony tutaj pana ówczesnego komendanta, tak? Wiem, że zarówno pan komendant Babula już nie jest komendantem, jak również pan inspektor Łobaza nie jest policjantem, więc... Ktoś wyciągał widocznie wnioski z tego, tak mi się wydaje, nie chcę tutaj też za dużo wchodzić na te tematy, bo z panem Łobazą jesteśmy jeszcze na stopie sporu sądowego, ale myślę, że tutaj mieszkańcy Kolbuszowej zostaną poinformowani o pełnej sprawie, bo ta sprawa ma wiele ciekawych wątków w aktach sądowych zapisanych, które ujawnię w odpowiednim momencie, nie w tym momencie,
I myślę, że to był też taki element tego, że pan Łobaza już nie jest policjantem. To, co ukazywało się w tych aktach sądowych. Ostatnio dość można powiedzieć na topie, tutaj jeśli chodzi o sprawy lokalne i nie tylko, myślę, jest kwestia cen energii elektrycznej, ciepła i gazu. To też ostatnio dość mocno się angażujesz. I jak to w tej chwili wygląda z twojej perspektywy? Jak to komentujesz w ogóle, te gigantyczne podwyżki? Kilka dni temu mówiłem przed sesją na konferencji prasowej o cenach, jakie mogą być nałożone na naszą grupę zakupową, kolbuszowską grupę zakupową. Jest to grupa, która zrzesza cztery gminy: Niwiska, Raniżów, Dzikowiec, Kolbuszową i jednostki podległe starostwu powiatowemu oraz chyba jedną ze spółdzielni mieszkaniowych kolbuszowskich. I ta grupa miała zawarty przetarg na dwa lata, na 2021-2022 rok, po cenie 300 zł, niecałe 300 zł za 1 MWh, a w myśl nowego przetargu, który został ogłoszony, mieliby płacić 2800 ponad, prawie 3000 już tam na okrągło mówię, czyli blisko 10-krotnie więcej, tak? Blisko 10-krotnie więcej za 1 MWh. Przetarg został unieważniony. Aczkolwiek nie rozwiązuje to problemu, bo przetarg będzie ogłoszony w listopadzie. Te ceny dzisiaj na rynku, bo musimy zdać sobie sprawę, tak, bo to jest złożony problem i warto o tym mówić mieszkańcom, nie wszyscy to dobrze rozumieją. Są dwa rynki, jest rynek dnia bieżącego i rynek bilansujący. To są dwa rynki, na którym zakupuje się energię. Te długofalowe deklaracje przetargowe odbywają się z tego rynku dnia bieżącego, tak, i te ceny są różnicowane. Co z tego wynika? Wynika z tego to, że w lipcu chociażby cena na rynku bilansującym wynosiła 2,5 tysiąca złotych. Spółki Skarbu Państwa, prognozując wzrosty, w momencie ogłoszenia tego przetargu kolbuszowskiego musiały zawyżyć cenę, bo nie wiedziały, czy ta cena będzie jeszcze rosnąć. Rząd teraz próbuje podejmować jakieś działania, ale my jako opozycja konstruktywna mówimy o tym, jako Konfederacja mówimy o tym, w jaki sposób powinno się naprawiać ten zaistniały problem. Należy obniżać koszty w grupach produkujących energię, koszty, które wynikają, i eliminować pośredników, pośredniczące tutaj narzucające sobie marże. Rząd niestety uznaje, że trzeba regulować tą energię sztucznie i z tego, co mówił przecież pan burmistrz na ostatniej sesji Rady Miasta, chcą wprowadzić cenę 600 zł. Jak się skończy takie wprowadzenie regulowanej ceny 600 zł? Ano skończy się to tak, że zostanie nałożony na nas kolejny podatek. Ten podatek będzie ściągnięty z rynku, z firm, które miały, bo tak tutaj ostatnio mówi się o tym podatku Sasina, od 50% od najwyższych obrotów. I to są pieniądze, które obejmą pewnie tylko te spółki Skarbu Państwa. Więc dlaczego spółki Skarbu Państwa najpierw generują gigantyczne zyski, a później państwo je odbiera? Przecież to jest błędne koło. Niech spółki Skarbu Państwa nie zarabiają nadmiernie i nie będzie wtedy potrzeby obniżania sztucznie tych pieniędzy. Jesteśmy w takim troszkę cyrku, gdzie nam się nie mówi wszystkiego, a poddaje się nam tylko to, co rząd chce nam powiedzieć. Tak? Kosztem takiej polityki, którą proponuje i którą właśnie, o to mam największy żal do pana burmistrza, że pan burmistrz żyruje tej polityce, bo zamiast wystąpić w roli dobrego gospodarza i powiedzieć, jak się ma rzeczywistość, to niestety pan burmistrz wybrał inną drogę. Trudno, jego sprawa, jego sumienie. Skończy się pewnie tak, że pan burmistrz będzie zadowolony, bo rząd mu przyzna cenę po 600 zł, tylko że my wszyscy za chwilkę zapłacimy za to w rosnących cenach inflacji, chociażby wczorajsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, 17,2%, najwyższa w historii inflacja, która w mojej ocenie do końca roku przekroczy 20%. A dobrze wszyscy wiemy, że rząd za chwilę przy takiej inflacji będzie znowu podnosił emerytury, renty, bo będzie to odpowiedź na politykę przedsiębiorców, dla których ceny będą znowu windowane, tak, bo cena dla przedsiębiorcy dzisiaj to jest już tam chyba z tego rynku bieżącego 1850, 1700, 1900, w zależności od dnia, tak, więc takie są ceny, a jeżeli oni muszą zużyć tego prądu określoną ilość, no to przykro mi bardzo, płacimy za to wszyscy w cenie usług i towarów. Tomek, ta twoja interwencja, czy to interpelacja, wniosek, miałeś przedstawić go na sesji Rady Miejskiej, nie zostałeś dopuszczony do głosu. W twojej obronie, z tego co pamiętam, stanęli dwaj radni, pan Mirosław Kaczmarczyk i Piotrek Pamek. Z
sumie to dobrze, że stanęli, bo ja pamiętam sytuację, że żaden z radnych nie stawał za osobami, które zostały w ten sposób potraktowane wcześniej na sesji. Więc jest postęp. Tak. Są osoby, które mogą ci zarzucić, że mogłeś poczekać do wolnych wniosków, że to nie było miejsce. I stracić 5 godzin czasu. Nie był czas na takie sytuacje. Jakbyś do tego, tych zarzutów się odniósł? No właśnie to był ten czas, bo rozmawialiśmy o konkretnym punkcie. Ja w konkretnym punkcie, w konkretnej sprawie chciałem zabrać głos. Tam była konsultacja pomiędzy burmistrzem a panem przewodniczącym. Więc to było w porozumieniu z panem burmistrzem. No bardzo nieładne zachowanie. Myślałem, że Rada Miasta i Gminy Kolbuszowa prezentuje nieco wyższy poziom niż Rada Powiatu. Niestety te najgorsze wzorce są powielane. I co w związku z tym? Dziękuję tutaj panu Piotrkowi Pankowi i panu Mirosławowi Kaczmarczykowi za tą obronę. I bardzo dobrze, bo kiedy taka sytuacja miała miejsce na Radzie Powiatu, pan Burek również mnie nie dopuścił, żaden z radnych nie odważył się zainterweniować. Ja pamiętam i pamiętacie państwo również chyba nagłośnioną tutaj, bo jesteśmy na stadionie, kiedyś było spotkanie odnośnie podwyżek płac dla samorządowców i udało się tutaj pobudzić wtedy troszkę sumienia radnych i radni wtedy zmiękli i wycofali się z tej podwyżki dla, no, którą media pisały, chyba u ciebie też, Paweł, na portalu było o tym jasno pisane, że tam jest jakieś porozumienie między panem Józefem Frycem a panem Wilkiem, tak, że te pieniądze będą zwiększone. Więc wszyscy widzicie państwo, na kogo nie warto głosować. Pan Wilk i pan Fryc, no, opowiedzieli się, pokazali tym swoim działaniem, jaki trend reprezentują, tak? Jakie ma to znaczenie dla nas, jakie powinno mieć to dla nas znaczenie. To, że panowie się tutaj ujęli, no to bardzo dobrze, bo ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, każdy powinien mieć możliwość. To, że ja tracę tam kilka godzin czasu, no to robię to w interesie mieszkańców, bo mieszkańcy nie mają czasu, pracują i w godzinach porannych nie są w stanie przyjść na taką sesję. Uznałem, że jeżeli w tym punkcie nie dano mi nic powiedzieć, to będzie za chwilkę głosowanie, punkt zostanie przegłosowany, więc to, że ja będę mówił w punktach różnych o tej kwestii, to nie będzie, skończy się tym, że pan Wilk będzie mówił, że uprawiam jakąś politykę, a tutaj są kwestie spraw samorządowych. No nie chcę brać udziału w takiej absurdalnej sytuacji. Będę kierował pismo w tej sprawie. Jak uzyskam odpowiedź, no to na pewno tutaj będę państwu przekazywał. Tomek, ktoś ci może zarzucić, jakiś twój krytyk lub adwersarz, nie wiem jak to nazwać, hater, że robisz dużo dymu, bo robisz dużo dymu, dużo za dymy robisz, dużo hałasu i tak dalej, szumu. Natomiast efektów tego nie ma prawie w ogóle. Jasne. Ja myślę, że takim namacalnym efektem jest to, że radni właśnie wycofali się z tej podwyżki dla samorządowców. Przegłosowano tylko tą, która zobowiązywała ustawą pana burmistrza, a radni się wycofali. To też właśnie pokazuje, że tutaj w Radzie Miasta i Gminy Kolbuszowa jest nieco wyższy poziom i tam nawet wśród osób o odmiennych poglądach, jak pamiętam, chyba z tego co pamiętam, Michał Karkut i Dorian Pik chyba wtedy zagłosowali, wycofali się. Nie wiem, czy Dorian, ale Michał chyba tak się albo się wstrzymał, albo zagłosował przeciw. Chyba Michał się... Nie chcę teraz na gorąco, bo nie pamiętam, ale generalnie nie poparli tego wniosku, czy on był głosowany, czy został wycofany, nie pamiętam, ale uważam mimo wszystko, że nawet z ludźmi, z którymi się nie zgadzam jakoś światopoglądowo i w kwestiach tej dużej polityki, to tutaj na dole lokalnie można pewne rzeczy robić nie razem, nie jedne projekty, tak, bo to jest... Ja mam swoją grupę taką docelową, którą chcę pobudzić i jeżeli się tam, powiedzmy, grupa radnego Karkuta w przyszłej kadencji dostanie, no to myślę, że dla dobra samorządu można szukać pól porozumienia z takimi osobami, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie reprezentują. No ja chciałbym, żeby jakość osób, które tutaj są w Radzie Gminy była no nieco wyższa, tak? Żeby jednak radni mieli odwagę zaprotestować w sprawach, z którymi się nie zgadzają i nie musiałby wtedy taki buczek tam chodzić i zajmować się tymi sprawami, tylko żeby
żeby sami radni mieszkali nad losem, myśleli nad losem Kolbuszowej, tak? Bo w toku tej dyskusji, która tam powinna się toczyć, powinniśmy dobre stanowiska wypracowywać. Tutaj mam dwie kwestie, jeśli chodzi o to, ten temat, który poruszyłeś. Pierwsza kwestia jest taka, że zasugerowałeś tam w pisie, nie wiem czy to we wpisie, czy wypowiedzi, że to, że cię nie dopuści do słowa, było jakby zemstą, wendetą za te diety. Dalej tak uważasz? Tak odbieram, bo no mam prawo tak odbierać, to i tak to odbieram. Nie widzę innego powodu, dla którego pan, no chyba, że jednak obawiają się tego, co mam do powiedzenia, tak? Ale myślę, że przede wszystkim jakaś tam forma zemsty i próba upokorzenia mnie na forum publicznym. Ja się tym nie przejmuję, tak? Nie... To kompromituje się pan Wilk i pan Zuba takim podejściem. I to nie ja dostaję jakiś policzek w tej kwestii, tylko dostają wyborcy i wyborcy będą to oceniać. Mam nadzieję, że wyborcy to zauważą, że nie będą patrzyli tylko przez pryzmat jakichś tam obietnic, przewiezionych czeków, pieniędzy, bo tutaj taka dygresja, śledziłem sobie ostatnio wydatki budżetowe, nie wiem czy państwo macie na to czas, ale jak sobie zerkniecie chociażby w prognozę wieloletnią finansową, to w 2020 roku na 2022 mieliśmy chyba prognozowanych 20 milionów albo 5 milionów, w każdym razie dużo mniej, no a rzeczywiście w tym roku jest 45 milionów, tak? Bo nie pamiętam czy 21 czy 20, bo tam się to zmienia co roku. Co to oznacza? Jak później sobie przejrzałem te wydatki, dochody, przychody, które przerzucali na ostatniej sesji radni, to wyglądało, w wielu pozycjach był dopisany albo nowy pieniądze z Nowego Ładu, fundusz, albo COVID-19. Co to są za pieniądze? To są dodrukowane pieniądze, szanowni państwo, z drugiego obiegu, z funduszu covidowego, na który zgodziły się wszystkie partie polityczne poza Konfederacją. I ten fundusz covidowy pozwala panu Morawieckiemu na, bez zgody Sejmu, na dodrukowanie na dowolny cel pieniędzy. A czym skutkuje dodruk pieniądza? Inflacją, którą widzicie. I jeżeli mieszkańcy miasta i gminy Kolbuszowie, jeżeli mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego, wszystkich gmin nie zrozumieją tego, że za ten zły stan gospodarki, zły stan inflacyjny w naszym kraju ponosi odpowiedzialność ten rząd i nie wymienimy tej kadry politycznej zarówno na szczeblu samorządowym, gminnym, powiatowym, sejmikowym i parlamentarnym, no to nic w naszym kraju się nie zmieni. I to jest mój cel działalności politycznej. Konfederacja będzie robiła listy do powiatu, do gminy, do sejmiku. Będą listy parlamentarne. Chcemy zmieniać Polskę. Właśnie a propos tych diet jeszcze, pozwól, że cofnę się do tego tematu. Okej. W samorządzie miejskim udało ci się. Można powiedzieć, że to jest twój sukces. Natomiast w powiecie to tak jakbyś trafił jakiś betonowy mur. Tam kompletnie nic się nie udało. No tak. Powiat to jest maszynka do głosowania pana starosty. Tam jedyne dobre zdanie na temat mam pana ofiary, który pan Zbigniew Ofiara, jeśli dobrze pamiętam, pan Zbigniew Ofiara z Niwisk, który w momencie, kiedy podnosiłem te kwestie szpitalne, jako jedyny miał odwagę zagłosować. To jest jedyny człowiek, szanowni państwo, na którego warto głosować z list Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli pana Ofiara będzie w kolejnych wyborach startował, to temu człowiekowi można zaufać, tak? Ale pamiętam też ze świętej pamięci doktorem Oczywiście Maziarem. Mieczysław Maziarz w tamtym temacie również tutaj stawał po dobrej stronie. Pan Romaniuk chyba też był po tej stronie, aczkolwiek do pana Romaniuka mam troszkę takie zastrzeżenia, tak? Bo ma trzech radnych w tym momencie, a tak naprawdę nie robi nic w ramach pracy powiatu dla dobra powiatu. Ja tam nie widzę żadnej intencji przyciśnięcia radnych, tak? No ja wiem, że jesteśmy małą społecznością lokalną, że jeżeli pan Romaniuk się wychyli z jakiegoś układu, to za chwilę straci funkcję tutaj prezesury na stadionie. No niestety, pan Romaniuk jest taką koncesjonowaną opozycją Prawa i Sprawiedliwości, która drenuje układ w Kolbuszowej i ja nie podzielam tego układu i z tego powodu jestem negatywnie nastawiony do pana Romaniuka. No do obu panu Romaniuków. Jednego w sejmiku wojewódzkim i do drugiego tutaj w Radzie Powiatu Kolbuszowskiego. Dobrze Tomek, tutaj temat ten, który wspomniałeś, wyborów, które się odbędą załóżmy za rok, bo może być różnie z tym. Mówimy o wyborach samorządowych. To za ponad rok troszkę. Tak, zapowiedziałeś mi ty bezpośrednio i też pośrednio się pojawiły takie informacje w internecie, że będziesz tworzył nowe listy, że to jest wyzwanie tej ekipy, która rządzi tu od trzech dekad, ponad można powiedzieć.
Jak to chcesz zrobić? Czy to będzie jakaś lista, nie wiem, lista konfederacji, czy będzie to jakaś lista jakaś związana z lokalną? Znaczy nazwa myślę, że teraz na tym etapie jest jeszcze mało istotna. Ważne jest to, kto będzie, tak? I ja tutaj w tym momencie zapraszam wszystkich chętnych do tego, wszystkich tych chętnych, którzy chcą zmieniać rzeczywistość, do tego, żeby się z nami kontaktowali. Jest spora grupa osób sympatyzujących z Konfederacją Młodego Pokolenia w powiecie kolbuszowskim. Mamy swoją grupę, pracujemy z tymi ludźmi, będziemy niebawem ją aktywizować, będziemy objeżdżać wszystkie gminy, bo mam taki plan na okres zimowy, że odwiedzę każdą gminę, być może później ruszymy nawet do miejscowości poszczególnych gmin. Będziemy wynajmować salki i będziemy spotykać się z mieszkańcami, tak? Zapraszamy wszystkich, nawet oponentów, tych, którzy mają mi coś tam do zarzucenia, tak, nie zgadzają się z tym, co robię. Chętnie przyjdę i porozmawiam z każdym. Nie będę zamykał się za drzwiami jak pan starosta Kardyś w budynku starostwa. Nie będę uciekał przed debatą jak pan burmistrz Zuba. Jestem otwarty na krytykę i moje działania nie muszą się wszystkim podobać. Ja nie jestem od tego, żeby się ludziom podobać, tylko od tego, żeby skutecznie walczyć o interesy mieszkańców. Ale czy osoby, które tam, z którymi chciał współpracować, czy tam zdobyć ten samorząd, odbić może w ten sposób, powiem, to będą tylko osoby, których światopogląd jest właśnie taki prawicowy, związany z Konfederacją, z Ruchem Narodowym? Czy na etapie samorządach lewicowych na przykład? Na etapie samorządowym, jeżeli ktoś będzie miał szczerą wolę tutaj naprawy gminy Kolbuszowa i powiatu kolbuszowskiego, to nawet może startować z list. Jeżeli będzie chciał startować z list konfederackich, a będzie miał poglądy nieidentyfikujące się z nami na tym szczeblu ogólnokrajowym, nie ma to dla mnie znaczenia, tak? Jestem otwarty na każdego, kto będzie chciał zmieniać i będzie widział w tym, co robię po prostu sens i to, że robimy to z pobudek tutaj lokalnego patriotyzmu, a nie z jakiejś tam chęci windowania się w karierze, nie wiem, politycznej wielkiej, tak? Bo to ma przede wszystkim wielkie znaczenie dla mnie, żeby mieć osoby z otwartymi głowami, z otwartymi umysłami, które chcą zmieniać rzeczywistość, które nie boją się wyzwań i dylematów i nie mają, przepraszam, dylematów w tej kwestii, czy aktywnie brać udział, czy jednak stać gdzieś tam z boku i przyglądać się i może, nie wiem, może ktoś nam zaproponuje w PiS-ie miejsce i wtedy warto skoczyć, tak, bo łatwiej będzie z tym logiem partyjnym się dostać, tak, i tam brać te 1000 zł czy 800 i spokojnie sobie trwać. My nie chcemy trwać, my chcemy zmieniać, będziemy to robić w najbliższym czasie, już pewnie będą ruszać pierwsze spotkania, będą Państwo na bieżąco o tym informowani. Czyli nazwy komitetu jeszcze nie ma? Nie, nie mamy nazwy. Myślę, że ona też powstanie w toku tutaj dyskusji, bo przecież to nie jest tak, że to jest mój autorytarny projekt, tylko mamy szersze grono. Jest tutaj pan doktor Zaremski, który startował z partii Korwin, jest wieloletnim działaczem partii Korwin. Są inni sympatycy, są takie osoby, które myślę, że chciałyby na takich listach być. Nie chcę też wszystkich wymieniać, bo jeszcze nie jestem z nimi posłowie, więc trzymam się z tymi nazwiskami. Czas pokaże. Czy ty w ogóle wierzysz to, że się uda odbić samorząd? Oczywiście. Ja znam przykłady z terenu województwa podkarpackiego, gdzie moi koledzy też, którzy mieli w przeszłości dłuższe, krótsze epizody w działalności środowisku narodowym, dzisiaj piastują funkcje burmistrzów i wójtów gmin. Znam wielu działaczy, którzy dobrze wykonują swój mandat radnego i wiem, że da się to zrobić. To zależy od ordynacji. Tam, gdzie są okręgi jednomandatowe, jest to czasem łatwiej zrobić. No tutaj nie ma. U nas niestety nie ma, u nas są listy, jest to bardziej upartyjnione, no ale to wszystko jest do zrobienia, naprawdę. Myślę, że fala, że w Kolbuszowej, w powiecie kolbuszowskim zarówno pan burmistrz, jak i pan starosta przekroczyli pewną granicę, i fala krytyczna zaczyna się tworzyć. Jeżeli ta fala krytyczna będzie na tyle duża, żeby pobudzić ludzi do głosowania, będą na tych listach takie nazwiska, które przyciągną i jeżeli te nazwiska przepracują, bo to przede wszystkim, tak, jeżeli osoby na listach wyjdą do swoich sąsiadów, znajomych, będą mówić o tym, czego chcemy dokonać, a taki program też na pewno przedstawimy, no to wierzę w ten sukces, tak? Gdybym nie wierzył, to 10 lat nie zajmowałbym się tym, czym się zajmuję, tak? Poświęciłem trochę tej mojej firmy i możliwości jej rozwoju na tą działalność społeczną, polityczną, bo wierzę w to, co robię, tak? Wiem, że to ma sens. Czy masz już kogoś na burmistrza?
fotel? W głowie mam kilka nazwisk, ale to czas... Nie, na pewno nie na tym etapie, ale czas pokaże. Zobaczymy, ty jak to... Ty będziesz ubiegał fotel burmistrza? Nie chcę teraz mówić, czy będę, czy nie będę, bo wcześniej są też innego rodzaju wybory i zobaczymy, jak one się rozstrzygną, tak? Czy będziesz namawiał pana Mirosława Kaczmarczyka do tego? Myślę, że pan Mirosław Kaczmarczyk byłby bardzo dobrym kandydatem. Nie kandydatem, byłby bardzo dobrym burmistrzem, ale... nie wiem, czy by chciał, tak? Jeżeli tutaj państwo macie możliwość, to warto namawiać pana Mirosława do tego, bo jest to człowiek, który nie jeden raz już udowodnił, że potrafi rządzić, zarządzać. Był wieloletnim dyrektorem szkoły w Kolbuszowej dwójki, więc jak najbardziej jest to dobry kandydat. Startował ostatnio z list Prawa i Sprawiedliwości. Krytykował wiele takich niepotrzebnych w mojej ocenie inwestycji, które miasto tutaj czyniło, między innymi te wiaty budowane tak za duże pieniądze w mojej ocenie, które można było inaczej można było te pieniądze zagospodarować, więc jak najbardziej bardzo dobry kandydat, jeżeli by tylko chciał, no to ten temat jest u mnie otwarty, tak? A starostą kto? I tutaj jest o wiele trudniejszy temat, bo starostę wybierają radni. Radni, bo są to wybory pośrednie. No to musisz mieć większość radnych. Czyli trzeba mieć większość radnych, tak. I tutaj zobaczymy. I trzeba jasno mówić mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego, szczególnie tym, do których nie mamy możliwości dotrzeć internetem, więc w jakimś kontakcie bezpośrednim i gazetami, tak? Musimy im tłumaczyć, że jeżeli nie chcą pana Józefa Kardysia na funkcji starosty, to nie mogą głosować na listę Prawa i Sprawiedliwości, bo ten układ odtworzy to, co wydarzyło się poprzednim razem, tak? Czyli mimo, że pan Józef miał bardzo niski wynik wyborczy, został wybrany, bo taki jest układ kolbuszowski, wszystkich trzyma w szachu, radni się go boją, nie wiem, czego się tutaj bać, jeśli państwo widzicie, jaki poziom reprezentuje pan starosta, to czego się tutaj bać? Nie wiem, czego się boicie. A co z pozostałymi gminami powiatu kolbuszowskiego? Tam też będziecie działać, czy...? Wiem, że w Niewiskach pani wójt ogłosiła, że nie będzie już kandydować. Wcale się jej nie dziwię, bo jeżeli widzi to, co dzieje się w samorządach, to rozumiem doskonale tą decyzję. Naprawdę dzisiaj bycie samorządowcem to nie jest łatwa sprawa i chyba stąd ta chęć przejścia na emeryturę pani wójt, pani Wróbel ma już dość. Mam tam kilka osób ciekawych i kompetentnych w gminie Niewiska, ale też nie wiem, czy one chcą. Nie rozmawiałem z nimi na ten temat. Myślę, że jeżeli będzie chęć osoby, którą mam w tym momencie w głowie na to, żeby się podjąć, to będziemy o tym mówić i będziemy jej pomagać. Tylko Niewiska, czy jeszcze inne gminy? Pani Żółcikowiec, Smolas, Majdan? Powiem tak, to żeby zejść na szczebel już tutaj taki gminny w całym powiecie, to potrzeba bardzo mocnej struktury i bardzo mocnego zaangażowania większej liczby osób. W tym momencie spada to troszkę na moje barki. Ja będę się skupiał na tym, jestem mieszkańcem gminy Kolbuszowa, jestem mieszkańcem powiatu kolbuszowskiego i na tych dwóch szczeblach się skupię. Nie będę, jeżeli nie pojawią się takie... O, tutaj młodzi piłkarze za naszymi plecami. Bardzo fajnie, kopią w piłkę, ładnie, ładny mecz. Więc będziemy próbować działać na tym poletku naszym, tak? Czyli gmina Kolbuszowa i powiat kolbuszowski, a jeżeli się pojawią takie osoby, które będą chciały pod naszymi sztandarami iść, czy to w Cmolasie, czy w Niewiskach, czy w Dzikowcu, tak? Czy w Majdanie, no to będziemy wtedy o tym rozmawiać. Tomek, czy nie obawiasz się? Ja wolę zrobić jeszcze takim jednym słowem uzupełnienia, wolę zrobić listy w samym powiecie i w gminie i zrobić je dobrze, niż walczyć jeszcze o 4 dodatkowe gminy i zrobić to byle jak. Tomek, a nie obawiasz się, że możesz podążyć szlakiem pozostałych w przeszłości ludzi, którzy też chcieli swoistą rewolucję tutaj dokonać w samorządach? Którzy dostali się do samorządów, ale jakby rozpłynęli się w tych strukturach władzy. Nie wiem, jak nie spróbuję, to się nie przekonam. Także... To też jest takie, że to mogą, że to jest troszkę też... będą próbowali cię w różny sposób spacyfikować po prostu. No tak, ale jeśli nie udało się im tego zrobić do tej pory, no to myślę, że te próby chyba spełzną na niczym. Miałem takie obawy właśnie w tym 19 czy 18 roku, wtedy jak zastanawiałem się, czy ruszać ten temat z panem starostą, ale tak sobie powiedziałem, że jeżeli
Jeżeli ma się tam tą silną wiarę, no to nie ma się czego bać i po prostu idę, co będzie, to będzie. Firmy nie muszę mieć dożywotnio, firmę mogę zamknąć. Jeżeli ktoś, nie wiem, dociśnie mi śrubę, tak, i stwierdzi, że tam trzeba mi utrudnić życie, no to trudno, to będę robił jakieś inne rzeczy. Jeżeli sukces przyjdzie wyborczy, firmę mogę zamknąć, do firmy mogę wrócić, mogę robić inne rzeczy, to a czy mnie ta władza samorządowa może zepsuć? Myślę, że każdego może zepsuć, ale tu jest ważne środowisko, tak? To jest to, co chyba kiedyś wpisałem naszej Kolbuszowej, na twojej grupie facebookowej, że jeżeli środowisko jest zdrowe, no to nawet jeżeli lider podejmuje złą decyzję, to środowisko wymienia lidera, pacyfikuje, tak? Jeżeli państwo będziecie pilnować nas, polityków i samorządowców, będziecie mówić, że to robimy źle, tamto robimy źle, no to też my będziemy musieli postępować tak zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i zgodnie z jakimś porządkiem, ładem i moralnością. A jeżeli środowisko jest zepsute, to i zepsuty jest wtedy ten szef tego środowiska. No ja wierzę, że u nas jest inaczej i dlatego robię to, co robię. Tomek, właśnie troszkę mnie ubiegłeś tą wypowiedzią, bo chciałem cię zapytać ciebie, czy ty, bo naraziłeś się wszystkim świętym, najbardziej wpływowym osobom w Kolbuszowej, w powiecie kolbuszowskim, włącznie z posłem Chmielowcem. Policja, starosta, burmistrz, poseł, no to są najbardziej wpływowe osoby. No i tutaj a propos policji, to musimy mieszkańcom powiedzieć, bo takie informacje przychodzą, że nowym naszym komendantem jest zięć pana Władysława Ortyla. Więc komendantem policji. Ale nazwisko to. Ojejku, nie pamiętam nazwiska. Znaczy nowym tym, który zastąpił pana Babulę. Aha, dobra. Tak. Nowy nasz komendant jest zięć pana Władysława Ortyla, więc jak widzicie, te macki Prawa i Sprawiedliwości sięgają aż do szczebli służb tutaj, mundurowych. Czy ty przeżyłeś, musiałeś przeżyć mieć jakieś duże nieprzyjemności, bo to nie ma ile... No, próby zastraszania, to przecież chyba pamiętacie, może nie pamiętacie, jakieś SMS-y z pogróżkami, które otrzymywałem z numerów zarejestrowanych. A jakie to były pogróżki, że ktoś załatwi? W sensie fizycznym? Właśnie to jest ciekawe, że te pogróżki były tak skonstruowane, treść pogróżek była tak skonstruowana, że tak naprawdę od strony karnej nie można było się przyczepić. Czyli pisała to albo się tak przypadkiem udało komuś napisać, albo to pisała osoba, która miała do czynienia z prawem i wiedziała, jak to napisać. Tak więc ten wątek jest również niezbadany, ale ja mam to w pamięci i myślę, że może kiedyś uda się tutaj dowiedzieć. Więcej nie będę zdradzał. Czy oprócz tego jakieś inne nieprzyjemności? Myślę, że nie. Po prostu jakieś nieprzychylne wypowiedzi czy tam gdzieś szturchnięcia pana starosty, których ja nawet już nie pamiętam, to... Rozumiem. Słuchaj Tomek, starałem się rozmawiać z tobą o sprawach lokalnych, bo to najbardziej interesuje naszych czytelników i odbiorców, widzów. Natomiast chciałem cię na koniec zapytać o twoje plany polityczne, bo wiem, że takowy masz. Zbliżają się wybory do parlamentu. Czy będziesz startował? Jeżeli dożyję w zdrowiu, to pewnie tak. Z ramienia Konfederacji, jeżeli tutaj nic nie wydarzy się nadzwyczajnego, no to tak, takie są plany i do tego się przymierzamy, trwają prace, budujemy zaplecze, budujemy sztab, mamy przemyślaną strategię, rządzący tylko nam pomagają w mojej ocenie, doprowadzając do ruiny tutaj naszej gospodarki, naszego systemu energetycznego. Więc plany takie są, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Wiadomo, wybory parlamentarne są najpierw, więc to będzie ten pierwszy priorytet, a drugim dopiero będą wybory samorządowe. Jeżeli zrobimy dobrze wybory parlamentarne, to na fali tego wyniku możemy tutaj zrobić bardzo ciekawe rzeczy. A myślę, że nawet jeżeli wynik Konfederacji będzie słaby, to powiat kolbuszowski, ja sobie specjalnie przypilnuję, żeby był tutaj samorząd odpowiednio zrobiony. Mhm. Tutaj pewnie mało naszych tutaj widzów wie, ale ty jesteś jednym z nielicznych osób tutaj w powiecie kolbuszowskim, które jest dość wysoko postawionym politycznie, bo ty jesteś tak. Pełnomocnikiem Konfederacji na Podkarpacie, tak? Czyli można powiedzieć liderem Konfederacji. Nie mamy takiej funkcji jak pełnomocnik Konfederacji. Liderem? Nie,
jednym z liderów lokalnych, myślę, że tak. Wydaje mi się, że chyba jesteś liderem tutaj na Podkarpacie, jeśli chodzi o Konfederację. No, na pewno jest pan poseł Braun taką osobą, takim liderem z racji pełnienia mandatu poselskiego. A ja robię po prostu to tam na swoim... Robotę w terenie. W fragmencie, tak, to co należy zrobić. Jesteś liderem też Ruchu Narodowego na Podkarpaciu, czy nie? Tak, tutaj jestem, pełnię funkcję pełnomocnika Ruchu Narodowego. Niedługo będą wybory w Ruchu Narodowym na Podkarpaciu i będziemy chcieli sformalizować, bo u nas jest pełnomocnik, to jest osoba nadana bez trybu wyborczego, a w trybie wyborczym nadajemy takiej osobie prezesurę. Tak więc zobaczymy, czy... No i czy... też jesteś nieformalnym jakby liderem Ruchu Narodowego tutaj w powiecie kolbuszowskim. No, na to wychodzi. Można powiedzieć. Powiedz mi, czy masz kogoś, czy ktoś już jest, ktoś wyraził akcję z chęci startowania z list Konfederacji tutaj do Sejmu czy do Senatu z terenu powiatu kolbuszowskiego? Pan Zaremski pewnie będzie startował. Jak... Myślę, jeżeli tylko będzie chciał, to jak najbardziej oczywiście. Myślę, że do tego mamy taką, jeżeli to będzie interesowało widzów tutaj twojego kanału, twojego portalu. Naszego kanału. Mamy taką strategię przyjętą w Konfederacji, że za listy sejmikowe odpowiada taki nieformalny zarząd okręgu, a szefem tego zarządu okręgu jest pan poseł Braun. Na mnie została scedowana ta odpowiedzialność za tworzenie list w okręgu 23, czyli w tym naszym 23, czyli w tym naszym okręgu. Aczkolwiek pan poseł ma prawo weta do jakichś tam zmian. Wiadomo, że nie ma tyle czasu z racji obowiązków sejmowych, żeby robić te listy, więc ja się zajmuję tą kwestią. I w wyborach sejmowych będzie to wyglądało w ten sposób, że pierwsze trzy miejsca to są uzgodnienia, trzy albo nawet pięć chyba, pierwszych pięć miejsc i ostatnie i dziesiąte, tak? Czyli pierwszych pięć, ostatnie i dziesiąte. To są miejsca, które musi zaakceptować Rada Liderów, a reszta miejsc, no to tutaj uzupełniamy silnymi osobami z terenu, które będą ciągnąć listę. Dobrze, nazwisk nie chcę zdradzić. Jak najbardziej pan Zaremski powinien się znaleźć na tych listach i będziemy robić wszystko, żeby tutaj jego osoba weszła na listę. Ktoś jeszcze? Z powiatu kolbuszowskiego? Karol Wesołowski. No, Karol nie jest aż tak bardzo aktywnym w ramach struktury Konfederacji. Jeżeli będzie przejawiał taką aktywność, to jak najbardziej. To myślę, że bardziej pytanie jest istotne do partii Korwin, kogo oni tutaj desygnują, bo tak to u nas wygląda, tak, że to partie jednak decydują. Tomek, na końcu powiem naszym widzom, znaczy nasi widzowie widzą, że jesteśmy na stadionie Kolbuszowianki. Tak. Właśnie piłkarze młodzi kończą granie, trening. Ty byłeś swojego czasu zaangażowanym kibicem Kolbuszowianki. Można powiedzieć, że byłeś ultrasem. A czy nie boli cię to, że ta Kolbuszowianka zamiast trzeciej lidze jest w tym momencie w A-klasie? Który boli. Szósty, siódmy? Boli, oczywiście, że boli. Chcielibyśmy, żeby była wyżej, tak? Pamiętamy Kolbuszowiankę, która miała lata świetlności i świetności była w trzeciej lidze. Ja sam z tatą jeździłem na te mecze, później jak już graliśmy poziom niżej, no to jakoś już samodzielnie się przyjeżdżało na te mecze, bo talentu piłkarskiego nie miałem, no to zostałem kibicem, jak to kibice mówią, gdybym chciał być... No na tej trybunie, co widzowie widzą. Tam często przysiadywałeś i dopingowałeś piłkarzy. Tak, jeszcze wtedy jak ten ruch kibicowski był mocny, to jak najbardziej oczywiście. Ale w tych latach 90., kiedy jeszcze mieliśmy trzecią ligę, no to musimy sobie uczciwie powiedzieć, że nie było małych klubów na obrzeżach gminy, na terenach sołectw. Dzisiaj tych klubów jest więcej. Ci piłkarze dobrzy porozchodzili się po innych klubach. No szkoda, że taka jest polityka. Jest tutaj element długofalowej pracy z młodzieżą, który może kiedyś przyniesie dobre skutki, bo młodzi piłkarze, no, posiadający umiejętności, będą zasilać inne drużyny, ale jeżeli znalazłby się sponsor, jeżeli gmina odpowiednio by tutaj wspomagała Kolbuszowiankę, to wierzę, że można byłoby wrócić do tych lat świetności i mielibyśmy jeden dobry klub na poziomie przynajmniej czwartej ligi oraz kilka klubów na obrzeżach mniejszych, które powinny ogrywać się młodymi piłkarzami i powinny zasilać tą kadrę silnej powiatowej drużyny. A ty jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem fuzji Sokoła z Kolbuszowianką?
No i teraz pytanie, na jakich warunkach? Bo trzeba byłoby, nie byłem ani uczestnikiem takich rozmów, pamiętam... No to dość kontrowersyjny pomysł. Dość kontrowersyjny, ja jestem wierny barwom Kluszowianki, Sokół, to jest drużyna sąsiednia, więc można podjąć jakieś rozmowy, nie byłem uczestnikiem tych rozmów, bo wiem, że swego czasu takie rozmowy chyba były. Kibice wtedy tutaj kolbuszowscy nie byli jakoś przychylnie do tego tematu nastawieni. Nie wiem, trzeba poznać warunki tej współpracy, jaka miałaby być nazwa, jak to miałoby wyglądać, gdzie miałyby być mecze. No, troszkę to wygląda tak, że mamy na stadionie o gorszym standardzie na terenie sołectwa Kolbuszowa Dolna lepszą drużynę niż tutaj w mieście. No ale tam jest sponsor, tam są ludzie, którzy się tym zajęli, trzeba im oddać, tak? Jasne, mimo jasne. Że jestem wiernym kibicem Kolbuszowianki, to doceniam tą robotę, którą robią tam na Dolnej, tak? Tutaj Kolbuszowiankę też trzeba docenić za pracę z młodzieżą, bo tutaj obserwowaliśmy, tak. Jak młodzi piłkarze. To jest dobry kierunek, tak. Jak najbardziej widać dużą liczbę grup młodzieżowych, chłopaki się ogrywają. Myślę, to jest szczególnie ważne, że nasz region jako Podkarpacie ostatnio pod kątem piłkarskim bardzo rośnie, bo jest Stal Mielec w Ekstraklasie. Widać, że są duże pieniądze i ambicje w Stali Rzeszów czy w Resowi Rzeszów, bardziej w Stali Rzeszów, więc ci piłkarze z Kolbuszowie będą mogli mieć gdzie grać, nie tak jak pamiętasz. Mateusz Cetnarski musiał do Łodzi wyjechać, no żeby gdziekolwiek zagrać. Tak, ja myślę, że od tamtego czasu, kiedy Mateusz wchodził do tej szkółki Mistrzostwa Sportowego w Łodzi, no to poszliśmy tutaj na Podkarpaciu futbolowo do przodu i jakość kształcenia młodych piłkarzy na pewno się poprawiła. Zarówno w tych mniejszych akademiach, jak tutaj u nas w Kolbuszowej, jak w Łańcucie. Tak, ja też obserwuję, mam tam kolegę, który zajmuje się trenerką w Stali Łańcut, mam znajomych w innych klubach, są pieniądze, jest całkiem niezła infrastruktura, której kiedyś nie było, no tylko, że coraz chyba trudniej dzieciaki samoczynnie pchnąć do tej piłki. Ja pamiętam czasy, kiedy nasze pokolenie grało i nikt tam nie musiał nas specjalnie zachęcać i tutaj chyba Mateusz Cetnarski, z tego co pamiętam, na tym dziurawym boisku pod blokiem gdzieś tam kopał piłkę. Tak samo w całej Polsce to wyglądało, a dzisiaj no, dzieciaki mają telefony, mają innego rodzaju zainteresowania, jest internet, więc tam masę czasu spędzają. Dobrze, że są rodzice świadomi, którzy popychają ich do takiej formy aktywności sportowej. Mnie boli tylko to, że na terenie naszych gmin przy ładnych boiskach często jest zamknięta furtka, której nie można wejść, tak? No, chociażby w mojej rodzinnej Kolbuszowej Górnej trzeba sporo się nachodzić, natrudzić, żeby uzyskać jakieś pozwolenie na wynajęcie sali, czy to gimnastycznej, żeby pograć w siatkówkę, czy tutaj móc pokopać piłkę na tym boisku trawiastym. Tomek, na sam koniec. Plany twoje na najbliższe tygodnie, miesiące, zarówno pod kątem tutaj lokalnym, jak i tym globalnym, że tak powiem. Nie mam jakichś wielkich planów. Systematycznie, małymi kroczkami do przodu wykonujemy swoją robotę. Chcemy zmieniać rzeczywistość, chcemy, żeby polskie społeczeństwo się bogaciło, żeby ludziom żyło się dobrze, żeby politycy nie przeszkadzali, żeby dbali o interes narodowy, żeby nie uprzywilejowali jednej grupy społecznej kosztem drugiej, żeby nie dotowali sztucznie pieniędzmi jednej grupy, a drugiej odbierali, tylko żeby to było na etapie takiej naturalności pewnej. Jeżeli to zrozumieją, no to myślę, że nie będzie potrzeby wymiany kadr, tak? Jeżeli to rządzący Prawa i Sprawiedliwości zrozumieją, to niech rządzą i 100 lat, tak? Ale dopóki tego nie zrozumieją, będziemy krytykować takie podejście i będziemy starali się ich podmienić, tak? Przy najbliższych wyborach, bo tylko silna reprezentacja Konfederacji zarówno w lokalnej polityce, jak i w sejmowej może skutkować temu, że uda się zablokować jakieś głupie pomysły, jak tutaj w Kolbuszowej ta podwyżka dla radnych i chociażby ta głupia piątka dla zwierząt, która była gdzieś tam w Warszawie próbowano ją przeprocedować przez Sejm. To będzie ta rewolucja w Kolbuszowej? Starosta z burmistrzem mają się czego bać? Czy... No,
Ja nie wiem, czy się mają czego bać, no wieszać ich nie będziemy, także spokojnie. Mają już wypracowane emerytury, myślę, że musi nastąpić zmiana pokoleniowa i uważam, że ta zmiana powinna być dyktowana przez w procesie demokratycznych wyborów przez mieszkańców, a nie z jakiegoś poparcia pana starosty, który namaści sobie swojego następcę i również namaści sobie pan burmistrz swojego następcę, na którego przekaże władzę. No będziemy chcieli pokrzyżować tak te plany, jeżeli takie plany mają obaj panowie i będziemy robić wybory i ja wierzę w to, że wygramy.